Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam was serdecznie po raz ostatni z tego biura, po raz ostatni z tego miejsca, ale na pewno nie po raz ostatni z openingu kolejnego Perfect Fishing Mystery Boxa. Tak zupełnie informacyjnie wspominałem wam, że przenoszę się do mojego starego biura. Miałem to już zrobić jakiś czas temu, ale parę rzeczy się pozmieniało i nie tylko przenoszę się do tego starego biura, ale zabieram prawie wszystko ze sobą, łącznie z rodzinką, tak że będę miał super blisko i do starego biura, i do mojej łódki, i do całego mojego sprzętu. I do końca czerwca to wszystko zrobię, także następny opening będzie już w starym, nowym biurze. Jak zwykle bardzo ważna informacja na samym początku, jeżeli chcecie dopaść kolejnego boksa, jeżeli chcecie, żeby dotarł do was pod koniec czerwca, bo zawsze te boksy wysyłamy 26 dnia danego miesiąca, to zaglądajcie szybciutko do linku w opisie, bo tylko do 10 dnia danego miesiąca macie czas, żeby tego boksa zamówić. Tylko wtedy ten boks dotrze do was jeszcze tego samego miesiąca. A teraz nie przedłużam i otwieramy jednego chyba z najbardziej ekscytujących boksów. Majowy, super wam się podobał i dziękuję za to bardzo. Dzięki za wszystkie komentarze, za ten fantastyczny odbiór, ale czerwcowy mogę wam zdradzić, że jest również fantastyczny. A do tego jest naprawdę bardzo wypchany, także rzeczywiście nie przedłużam. Otwieramy. Dobrze to wygląda. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać tych naszych ulotek, bo jest tutaj zawsze bardzo dużo informacji. Do tego pro tip od jakiegoś fajnego wędkarza i w tym miesiącu jest to Bartek Usakowski, czyli polski rękodzielnik i autor jednego z woblerów, który znajdziecie w tym boksie, a do tego jest to wobek w limitowanym, dostępnym tylko w naszych boksach kolorze. Także zawsze warto zajrzeć, zawsze warto poczytać, ale teraz ulotka na bok. Zabieramy się za skład tego boksa, bo tak jak widzicie, jest on wypchany absolutnie po brzegi. Pierwsze przynęty to Select Easy Shad 12,5 cm, typowa, wąska, mięciutka, sandaczowa guma, aż 5 sztuk w środku, cała paczucha dla was. Wszystko to bardzo intensywnie pachnie, bardzo mięciutka guma, absolutny sandaczowy klasyk. Następna rzecz, z której jestem super zadowolony, bo od dłuższego czasu już jestem zakochany w tej marce. Tak jak widzicie na prawie wszystkich moich filmach, jeżeli gdzieś mam jakąś dozbrojkę, jeżeli robię te łańcuszki swoje skrętlików, kółek łącznikowych i kotwic, to przynajmniej 90% z moich przynęt jest uzbrojonych w pomarańczowe kotwice Fluo właśnie, a firmy BKK. I nie tylko te Fluo i nie tylko kotwice robią bardzo spoko. Te główki również regularnie używam. 4.0, 7 gramów. Bardzo uniwersalny rozmiar, bardzo uniwersalna waga do wielu przynęt, które znajdziecie w tym boksie, ale oczywiście również do innych. I 4.0 może się wydawać, że to bardzo krótki hak, na przykład do tego Selecta 12,5 cm. I być może gdybym łowił szczupaki, być może gdybym chciał na tak dużą przynętę, połowić okonie, to może rzeczywiście użyłbym haka na przykład 5.0, ale przy sandaczach, kiedy chcemy wycisnąć maksa z pracy naszej przynęty, w zupełności, w 100% wystarczy tak krótkie zbrojenie. Hak 4.0, guma 12,5 cm i dzięki temu ona będzie pracować znacznie, znacznie lepiej. I oczywiście zdarza się, że sandacz gdzieś tam podskubuje, oczywiście zdarza się, że gdzieś tam uderzy od dołu. Zawsze będą zdarzać się puste brania, ale przy tak miękkiej gumie, kiedy to branie będzie normalne, ona cała się zegnie, sandacz bez problemu sięgnie do haka. Poza tym na pewno wielokrotnie każdy, kto trochę sandaczy złowił w życiu, zauważył zęby zostawione na główce jigowej, bo bardzo często wszystkie ryby, ale sandacze również jak najbardziej, biją po prostu od głowy. Także ten krótki hak paradoksalnie może dać wam nawet więcej zaciętych ryb, chociaż tak jak mówię, absolutnie nie nastawiajcie się, że zatniecie każde branie, nawet jeżeli ten hak byłby dłuższy, nawet jeżeli byłaby dozbrojka na samym ogonie, a jeszcze dwie tutaj kotwiczki wbite w brzuch, to i tak wszystkiego nie zatniecie. Natomiast takie zbrojenie naprawdę poprawi pracę waszej przynęty i absolutnie nie zmniejszy ilości zaciętych ryb. Także warto uzbroić w ten sposób. Niech tylko kolanko wystaje dosyć wysoko i gwarantuję, że będziecie zadowoleni. I w tej niewielkiej torebeczce przynęta, o którą pytacie super często, w niewielkim rozmiarze,
kiedy patrzymy na korpus, ale kiedy dołożymy ten ogon, to ta przynęta zaczyna mieć troszkę centymetrów. To jest oczywiście Mikado Sicario Piketail, 10 cm, ale tak jak mówię, jak ten ogonek się rozłoży, to tych centymetrów troszkę jest. Tutaj również króciutki haczyk i gdzieś tam szorując po dnie, niech ten ogon tylko się wije, powinno to być naprawdę bardzo skuteczne pod sandacza, dużego konia. Oczywiście na pewno i Pike nie pogardzi nawet takim rozmiarem, chociaż gdybym wybierał się na szczupaki, to na pewno używałbym rozmiaru większego. Natomiast i kolor, i kształt, i rozmiar pod leniwe sandacze. Baja. I wspominana wcześniej przynęta River Bates Zander 10 od Bartka Usakowskiego w naszym limitowanym kolorze. Jest to wobbler pod sandacze. Cały protip jest opisany o tym wobblerze w naszej ulotce, także kto zamówił tego boksa, to zapraszam, poczytajcie. No a do tego uzbrojony jest w kotwicę BKK, o czym też już wspominałem, że jest to naprawdę porządny sprzęt, także fajnie. Dobrze to się zapowiada. A mogę wam zdradzić taki spoiler, bo chyba na dniach zobaczycie odcinek, że złapałem na otwarcie sezonu sandacza, który pływał dosłownie 1,5 metra pod powierzchnią wody. Od momentu zacięcia do momentu pokazania się tej ryby przy powierzchni było dosłownie ułamek sekundy. W tym momencie ukleja się trze, ona ogrzewa się bardzo wysoko w toni i szczupaki, i sandacze, nawet w dzień, niekoniecznie w nocy, niekoniecznie w dużej rzece, bo pewnie pod takie łowienie jest ten wobler przede wszystkim, ale nawet na naszych jeziorach te ryby będą żerować przy samej powierzchni. Ja wiem, że to wychodzi poza większość książek, większość standardów, jeżeli chodzi o łowienie sandaczy, no bo sandacze to przecież tylko późnym wieczorem, tylko o świcie, ostre spady, kamienie, duże głębokości. Absolutnie wcale. Ale nie. Tak samo szczupaki, tak samo okonie, tak samo sandacze. Mało tego, nawet sumy, jeżeli żerują aktywnie, to absolutnie wcale nie musi to być gdzieś w okolicy dna. Bardzo często będą to ryby toniowe i to właśnie tam są te największe, tam są te najbardziej głodne. I stąd między innymi tak ogromna popularność technologii Live, która po prostu pozwala namierzać te ryby w toni. Oj, dopaść, naprawdę ogromne ryby, także jeżeli macie to pudełko, jeżeli dopadliście tego wobblera, to ja bym trochę porzucał, nawet po naszych jeziorach. Myślę, że nawet i boleń uderzy, ale w ogóle się nie zdziwcie, jeżeli dopadniecie pięknego sandacza albo szczupaka gdzieś tam dosłownie metr czy dwa pod powierzchnią wody. Kolejna przynęta to również przynęta twarda P10, czyli kuzyn Platypusa od Westina, 10-centymetrowy, ale ważący tylko 16 gramów crankbait. Przynęta, którą jesteście w stanie zejść, myślę, nawet na 2, na 3 metry głębokości, ale jest pływający, także w razie czego jesteście w stanie w pauzie podprowadzić go znowu pod powierzchnię albo bardzo blisko tej powierzchni w ogóle łowić. Na letnie łowienie, to o czym dosłownie przed chwilą wspominałem, że ryby bardzo często są w toni. Super fajna sprawa, nie tylko na sandacze, ale również na szczupaki. I nie tylko gdzieś na otwartej wodzie, na ogromnych głębokościach, a prowadząc przy samej powierzchni, bo wiem, że wielu z was tego nie lubi, wiem, że wielu z was nie do końca mi wierzy. Także jak macie ochotę, to zabierzcie go po prostu gdzieś nad łąkę, tam gdzie macie chociaż metr czystej wody i trochę poszarpcie z dłuższymi pauzami. Jak ten wobek się zatrzyma po jakimś tam błysku, zacznie podchodzić wyżej do powierzchni, to trzymajcie mocno wędkę, bo wtedy mogą być najmocniejsze brania. Bardzo, bardzo spoko. Całe lato, aż do późnej jesieni, takie łowienie jest mega skuteczne. A teraz coś zupełnie odwrotnego. Raz, że guma, dwa, do łowienia raczej właśnie głęboko, raczej przy samym dnie, chociaż mam pewien pomysł na wykorzystanie tych gum w dosyć ciekawy sposób. Być może zrobimy sobie taki odcinek latem. Mam tutaj na myśli łowienie Teksasem, ale wybitnie lekko, właśnie gdzieś tam nad łąkami, z hakiem offsetowym. I oczywiście w ten sposób możecie uzbroić te Nedwormy z twisterowym ogonkiem, natomiast zwykła główka jigowa, główka stand-up, Carolina Rig, Texas Rig. Jest sposobów zbrojenia tego naprawdę cała masa i mimo tego, że to jest aż 12 cm, to gwarantuję wam, że będą to wsysać trochę większe okonie, ale jest to, myślę, super patent właśnie na sandacza. Jak nie chcą żreć, jak nie chcą ganiać za dużymi przynętami, jak ciężki opad nic nie daje, jak wielkie jaskuły nie nakręcają tych sandaczy, to wtedy właśnie warto spróbować uzbroić to leciutko w jakiś offset, wyskoczyć na karcze, na jakieś gałęzie i tam powolutku sobie tym bujać. Taki robal powinien kusić nawet te bardzo niemrawe ryby. I po raz kolejny cała paczucha dla was. Robi się tych przynęt mnóstwo, a jeszcze tutaj jest ich
naprawdę, naprawdę sporo. I marka, której chyba nie trzeba przedstawiać wszystkim, którzy uwielbiają bardzo lekkie łowienie. Natomiast możecie się trochę zdziwić, że Fish Up ma przynęty takiej wielkości. Również jak najbardziej sandaczowa guma, chociaż tak miękka, że też pod okonia przepięknie wykonana. Tutaj chłopakom trzeba oddać, że zrobili naprawdę niesamowitą robotę. Bardzo mięciutka, bardzo głębokie nacięcia. Kolorek naturalny, ale z lekkim kontrastem, także nawet w mętnej wodzie będzie widoczny i tutaj każdy kawałek tej gumy pracuje przy prowadzeniu. Przepięknie to wygląda. Może mniej pięknie pachnie, ale to nie nam ma się podobać, tylko rybom. I aż 8 sztuk tych U-Shadów ląduje w naszym boksie i ląduje później w waszych pudełkach. Sprawdźcie koniecznie na sandacze, ale jak macie w wodzie okonie chociaż 30-centymetrowej, jak najbardziej również warto za nimi pomachać. No i muszę przyznać, że naprawdę fajnie to wygląda i bardzo się cieszę, że chłopaki są w naszym boksie po raz kolejny właśnie z taką niestandardową dla nich przynętą. I na koniec, i trochę specjalnie o tym nie mówiłem, bo mam nadzieję, że pamiętacie z poprzedniego odcinka, że za każdym razem, kiedy będę robił opening, będzie opcja na zgarnięcie tego boksa. I tutaj macie zwycięzcę poprzedniego konkursu, a jeżeli chcecie wygrać tego boksa, to bardzo podobne zasady, napiszcie nową nazwę dla przynęty, która została w tym boksie. Może to być w związku z jej kształtem, może to być w związku z faktem, że została stworzona przez kanał Gratis, czyli kanał, który myślę większość z was zna i bardzo, bardzo lubi. Może to być w związku z dosyć specyficznym kolorem. Droga wolna, puśćcie wozę fantazji i napiszcie mi w komentarzu nową nazwę dla Hooligan Roacha. Ja wybiorę zwycięzcę i ogłoszę na kolejnym openingu. A teraz dwa słowa o tej przynęcie i nie o jednej, a o całej wielkiej paczce. Niesamowicie jest wypchany nasz czerwcowy boksik. Masa, masa przynęt, pełna duma z tego składu. No a to fioletowa, niebieska, ejzik, niebieska, niech będzie, niebieska wisienka na torcie, maleńki Hooligan Roach. Już niestety kawał czasu temu odwiedziłem chłopaków z kanału Gratis na Wyspach Alandzkich i tam miałem ogromną przyjemność łowić na te Hooligan Roacha, ale w znacznie większym rozmiarze. Nie tylko połapałem naprawdę fajnych ryb, ale również połowiłem ryb niewielkich i zrobiłem cały odcinek o tym, żebyście się nie bali tych ogromnych przynęt, bo tamta płoć była rzeczywiście ogromna, a trafiały w nią szczupaki okołowymiarowe. Bardzo fajny wyjazd, bardzo się lubimy z chłopakami, z całą ekipą z kanału Gratis i jestem super zadowolony, że kolejna z ich przynęt wylądowała w naszym boksie, tym razem dopasowany do, powiedzmy, polskich warunków. Niewielki rozmiar Hooligan Roacha, bardzo specyficzny ogonek, bardzo specyficznie pracująca guma, trochę szeroka, ale myślę, że na paru filmach sandaczowych na moim kanale już wam udowodniłem, że nie tylko super wąskie gumki, nie tylko gdzieś tam drobna praca, ale czasami właśnie szerokie, większe, takie krąpiki moje ukochane wręcz, takie przynęty potrafią kusić sandacza bardzo, bardzo mocno. I myślę, że i ten kolor, bo pamiętajcie, że niebieski to jest jeden z ostatnich kolorów, jaki widać przy najmniejszej ilości światła. Także im głębiej, tym te kolory stają się coraz bardziej szare. Te wszystkie wasze ulubione fluo, kolory czerwone, marchewki, gwarantuję wam, że tych kolorów nie widać już na kilku metrach głębokości. Jak woda jest mętna, to momentalnie te kolory blakną. A kolor niebieski, kolor fioletowy, to jest kolor zawsze najdłużej widoczny. Czy to zawsze będzie robić niesamowitą różnicę? Tego wam oczywiście nie obiecam, ale nie bez powodu właśnie taki kolor wybraliśmy do naszego boksa. I mimo tego, że nie jest to coś zupełnie standardowego dla was, warto spróbować. Jak coś dopadniecie, to koniecznie się chwalcie, czy tutaj w komentarzach, czy piszcie do mnie na moim Instagramie wiadomości prywatne, jak coś traficie na przynęty z naszego boksa, jak coś traficie na tego Hooligan Roacha i zrobicie fajną fotę, to zapraszam, zapraszam, na pewno udostępnimy, a być może nawet jakąś nagrodę przy okazji zgarniecie, także zapraszam serdecznie, sprawdźcie koniecznie. I tą wielką garścią Hooligan Roachów kończymy dzisiejszy opening. Naprawdę wypchany po brzegi jest ten nasz czerwcowy boksik, także myślę, że jesteście bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że tak, a jeżeli chcecie dopaść kolejnego boksa, to raz jeszcze przypominam, że wszystkie linki macie w opisie. Czegoś nie wiecie, pytajcie śmiało, ja zawsze chętnie podpowiem. Czy ja bezpośrednio w komentarzach, na moim Instagramie, czy gdziekolwiek indziej mnie znajdziecie, czy na maila lub pod numerem telefonu, który znajdziecie na stronie perfectfishing.pl, na wszystkie pytania wam odpowiemy. Czy jeżeli chodzi o płatności, czy jeżeli chodzi o dostawy, czy niestety, jeżeli zdarzy się jakiś problem, jakiś
opóźnienie. Zawsze warto zadzwonić, zawsze warto pogadać, chłopaki, a na pewno pomogą. Także nie przedłużam. Powodzenia w konkursie. Do zobaczenia za miesiąc przy kolejnym openingu. A teraz standardowo. Powodzenia, połamania i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.